Obecnie w centrum miasta trwają nagrania do filmu Pogrom 1905 Miłość i hańba na podstawie książki Wacława Cholewińskiego. To jest oczywiście projekt o miłości i o rewolucji również 1905 roku, tak więc terroryści, bomby, kozacy, Rosjanie, socjaliści, a w tym wszystkim miłość tych właśnie dwojga państw. Głównym motywem filmu będzie miłość Marcjusza Kudelki, Polaka młodego socjalisty, który oprócz sporych zapędów rewolucyjnych darzy uczuciem Iwet. Iwet na tle tych wszystkich wydarzeń rewolucyjnych walczy przede wszystkim o siebie i swoją niezależność i niepodległość, można też powiedzieć, tak jak też kilka innych żeńskich postaci w naszym filmie. Oprócz Radomia sceny do filmu kręcone były w Twierdzy Modlin, a będą jeszcze w Poznaniu, Łodzi czy Sosnowcu. Jesteśmy gościnni, służymy pomocą i się cieszymy, ale to rzeczywiście nie pierwsza realizacja filmowa i ja się bardzo cieszę, że możemy gościć ekipę. Radom stara się być jak najbardziej otwarty na ekipy filmowe. Radomskie kamienice, przy których nagrywane są sceny, idealnie oddają klimat tamtych lat. W Radomiu jest zachowana substancja zabytkowa w sposób bardzo interesujący dla nas. To znaczy, oczywiście można by narzekać, że te kamienice nie są jeszcze odremontowane, ale dla nas jest to akurat coś bardzo cennego, ponieważ ta patyna, która w wielu miejscach już zniknęła pod jakimś styropianem i kolorowym tynkiem, tutaj nadal jest zachowana. Prawdopodobnie produkcja ukaże się w kinach za 1,5 roku.